Zajmujemy się dostawą kompleksowych linii produkcyjnych, takich rozwiązań end-to-end, od momentu już przyjęcia produktu na przykład do mleczarni, poprzez spakowanie tego mleka w kartony lub innymi formami obróbki tego produktu, jak na przykład mamy w ofercie proszkownię, mamy w ofercie serownię, mamy w ofercie jogurtownię. Praktycznie w całej branży spożywczej, do wszystkich kategorii produktowych, w których się poruszamy, a poruszamy się w sumie w 6 kategoriach, jesteśmy w stanie dostarczyć rozwiązania od początku do końca, kompleksowe linie produkcyjne. Jakie wyzwania pod względem innowacji stoją obecnie przed firmą? Innowacyjność jest dziedziną, która wymaga ciągłego rozwoju. Raz, że wymaga działań bardzo proaktywnych, żeby być gotowym dostarczyć do klienta rozwiązanie, które ten klient oczekuje. I ta innowacja po stronie dostawcy musi zawsze być przed innowacją u klienta. To znaczy cały czas trwają prace nad dostarczeniem do klienta nowych usług, nowych urządzeń, które mają na celu zapewnienie niezawodności pracy instalacji, zwiększania jej efektywności, obniżenia kosztów operacyjnych. Takimi rozwiązaniami, na przykład w chwili obecnej bardzo intensywnie rozwijanymi, są systemy związane z monitorowaniem stanu urządzeń. Monitorowaniem to znaczy zbieraniem informacji z urządzeń, które pozwolą uniknąć potencjalnych awarii, które mogłyby wystąpić w międzyczasie, tak żeby właśnie nie narazić klienta na zwiększony koszt operacyjny.